Halo, halo, dzień dobry widzowie, witam ja oraz Alek. Siema. I taki pan tutaj, co stoi, widzicie go? To jest widz. Ej, widzu, stój w miejscu, muszę ciebie pokazać. Tak wygląda widz i tym widzem możesz także być ty. Jeżeli masz tylko dwa kanały moje zasubskrybowane, napisany jakiś miły komentarz pod filmikiem, tym może być i tym, to ja wybiorę właśnie takiego widza i będzie z nami występował. I to jest jeden właśnie z nich, jeden z widzów, także subskrybujcie kanał oraz drugi mój kanał. O, Alka też możecie zasubskrybować. Mój też. Dobra, lecimy tutaj z odcineczkiem, a odwiedzi nas, budujemy ogólnie tajną bazę, także Alek, bierzemy jakiś, nie wiem, kamienia albo bruk. O, ja bym wziął siekierkę na pewno, nie? Co? A, ty sikierkę, dobra, ale kumie magię, to zaraz wam coś zaprezentuję, pokażę. Do czego budujemy? Wam, jak ta baza ma wyglądać. Ona nie będzie jakaś duża, widz nam dzisiaj pomoże, także widzu, mam nadzieję, że nam się wykażesz też jakimiś sztuczkami, mam nadzieję, że umiesz. Widz na razie do was się nie odzywa, no ale niestety nie ma mikrofonu, no cóż, no i tak już musi być, także lecimy tutaj z tym, lecimy z tajną bazą i dawaj, Alek, teraz góra, do góry. Góra, nie wiem, dobra, to lecimy. Tak, z osiem kratek. No dobra, no, to albo mniejszą, 8. Nie wiem, no o, dobra, niech będzie. Taka nie, bit? Dobra, zmniejszą gdzieś o tyle, ona będzie za duża, za wielka, no za dobrze, ogromna. Dobrze, to ja zmieniam, undo. Jeszcze o, dobra, raz tutaj dajemy, czwóreczka, bo trójeczka, git jest? O, o, pasuje, jest taka git, mała? Jest git. Tak, ona ma taka być, bo zrobimy dwa piętra, zrobimy ją taką kozacką, ale przed tym widzu, jeżeli jeszcze nie zostawiłeś łapeczki w górę, to masz teraz okazję. Ja klikam tutaj na bruczek, żeby mi się to po prostu, no, respiło, nie respiło, tylko stawiało. Ja klikam ten bruczek, a ty kliknij tą łapeczkę w górę i zaczynamy, lecimy na 3, 2, 1 i siop, szybko naciskamy, budujemy, ale... A ja zrobię magię. Ej, co tak szybko? Dobra, chciałem bo szybko łapki w górę wystawili. Ale... Ej, w ogóle światło, nie mam światła. Włączy mi ktoś tu światełko, bo po mi co ciemno ci światło? Jest. Ojku, po co o, dziękuję ci światło? Bardzo. No jak po co mi światło? Za no, rachunki, jest, za prąd nie zapłaciłeś, a przecież światło. Ale fajna, niska ta baza, zobacz, Alek, jak ci się widzi taka baza? Normalnie jak jakiś domek survivalowy, nie? No jest elegancko. Ja tu okno nam pomysł. Zrobię. Już mam pomysł, jak ta baza będzie wyglądała. Nie rozlewajcie wody i lawy tak, żeby była równa, tylko zrobimy ją w takie paski, X-y i inne tego typu we właśnie. Wzorki zrobimy, w serduszkach wzorki. O, dokładnie, tak o, jak mówisz, ja biorę już wodę sobie, woda, wpisujemy, dobra, mam wodę, bierzemy jeszcze lawę i zrobimy jakieś wzoreczki. Obojętnie jakie, to nie ma wyglądać, to ma po prostu zdawać egzamin. Możemy też dobra, piasek wziąć, który się zapada. Piasek, jak to się nazywało? Chyba, nie, to jest zwykły piasek? Ty, Alek, jak ja ten piasek się nazywa? Ja bym wpisał cyanydy. To może coś ci wyskoczy, no dobra. O, dobra, mam. Dobra, zobaczę, czy on jeszcze działa. Siup, postawmy tu. I tak, ja się w niego zagłębiam, wyjść nie mogę. Takie coś musimy porobić. Wodę i lawę porozlewajmy. Coś takiego w taki sposób. O, może być ja coś takiego. Ja nam wzorki już robię. Jakie wzorki? Z czego ty wzorki robisz? O. Jakie serduszko? Ej, możesz zrobić, nie wiem, weź subskrypcję narysuj. O, subskrypcję? To no dobra, to mogę zrobić subskrypcję. Dawaj. Tak, dla widzów, żeby zostawili subika, jeżeli tego jeszcze nie zrobili, to będą mieli okazję. Dawaj tutaj. Ej, widzu, co ty robisz? Dawaj tutaj do środka. O, jakieś tutaj bronie, przedmioty, zbrojki no, może dać. Widzu tutaj uzupełnia skrzyneczki. Bardzo dobrze. Możesz tutaj jeszcze, wiesz co, umebluj to jakoś ładnie, żeby to ładnie wyglądało, a my będziemy tutaj czekali. Wow, ale ładna subskrypcja. Ej, jest pięknie, Alek, ale już tego nie poprawiaj, okej? Niech to tak zostanie. No dobra. Dawaj, musimy dokończyć tą tajną bazę, bo na razie to jesteśmy daleko w tyle, a ona musi się jakoś prezentować, no i zdawać egzamin przede wszystkim, co nie? Mi się i wydaje, że jak te fardeny jakieś... przyjdą, to zobaczą serduszko i nie będą chciały nas atakować. Tak, i one będą nieagresywne, no miejmy taką nadzieję, chociaż wątpię w to, ale zobaczymy. Ja tutaj daję właśnie jeszcze takie te bramki. Ja znowu dam teren z wody i lawy, dobra? Dobra, nie ma problemu. Ej, Alek, jakbyś mi jeszcze mógł wyrzucić ten monitor, który można w kamerach patrzeć, to by było super. A ja wezmę za chwilkę, kamery. Bo wpisuję komendę.
Dobra, to dawaj szybko, bo nie ma czasu. Wpisuj szybko tą komendę. Ja szukam kamery. Kamery też nie znajdę, musisz mi ją wyrzucić. Camera musisz pisać. Camera, no dobra, no to. O, camera znalazło ty, bardzo dobrze. Dobra, i mam ten screen mirroring. O, patrz, co zrobiłem. Patrz. Wow. Jak ty to zrobiłeś komendą? Tylko takie czarne bloczki się pojawiły. No bo to jest obsydian, to ten, on tak się zepsuł. Ale to czekaj, możemy to zamienić zaraz, żeby go nie ale, było. Ale jest ładnie, jakieś kolczatki. Do tego podokładaj miny, ale miny trochę dalej od naszej tajnej bazy, bo w ogóle my w złym kierunku chyba ją ustawiliśmy, chociaż nie wiemy, z której strony oni przyjdą, więc musimy zrobić z każdej strony okna. Tak, będzie niespodzianka. Dobra, dajemy tutaj jeszcze okienka, musimy dookoła bazy zrobić, bo nie wiemy, z której strony oni przyjdą. To rób okienka, ja ci pomogę. Widzę tutaj widz w środku, ładnie umeblował to wszystko, no bardzo ładnie, tylko wiesz co, te ogniska zamień na coś innego, nie wiem, daj tutaj jakieś drabinki do góry, daj tu jakieś łóżko, jakieś szafki, żebyśmy mieli, bo my tutaj na dłużej chyba zawitamy, chociaż nie wiem, no zobaczymy jak wyjdzie. Zamieszkamy, jeżeli baza przetrwa, a czy baza przetrwa, to ja nie mam pojęcia, widzowie oglądajcie do samego końca, to się dowiecie. Dokładnie. A my budujemy dalej tutaj, jeszcze siup, Alek, co robisz? Dawaj, ja tutaj pułapki daję, tu drut kolczasty rozstawiam dookoła. Dobra, rozumiem, to dawaj, ja tutaj okna takie dość wielkie robię, żebyśmy wszystko przez nie widzieli. Drabinki na górę, o dobra, widz już tam postawił, jest elegancko. Z zewnątrz ta baza na razie prezentuje się tak, myślę, że jest kozacka. Lepiej. Ty, ej, jakbyś mógł jeszcze, Alek, dać ten piasek, o którym mówiłem, zobacz, wyrzucam ci go tutaj, trzymaj, wyrzuciłem ci go. No i weź jak możesz jakąś czary-mary, hokus-pokus zrobić, dobra, tak, żeby to było się. Koło lawy i wody, dobra? Dobra, to dawaj ten piaseczek, szybko lecimy w trójkę, bardzo ładnie nam to wychodzi, dobra? Sprawnie, jeszcze elegancko, tutaj. Tak, wszystko sprawnie wychodzi, podpinamy jedną kamerę, podpinamy drugą kamerę. Patrz, co zrobiłem. Co zrobiłeś? Czekaj, trzecią kamerę. O, wow, oj, to jest spoko, fajnie to wygląda. Widzisz, jak elegancko. Super to wygląda, normalnie. A teraz elegancko. Kolorowo, normalnie taki kolorek wyszedł. Dobra, jest super. Ja podłączam tutaj dalej kamery sobie, żebym mógł coś widzieć. Siup, jeszcze ta i jeszcze ta. Nie wiem, czy tyle kamer mi będzie potrzebne, ale będę miał na każdą stronę. Zobaczmy, ile już mogę patrzeć. Mam 8 kamer podpiętych. Ja to jeszcze ja rozstawię swoje. Ja jeszcze mogę jedną kamerkę dać do środka tutaj, żebyśmy widzieli. Dobra, daję tutaj do środka, podłączam ją i to będzie 9. kamera. I teraz musimy zobaczyć, jak te kamery działają, czy one w ogóle działają. Czekaj, się podłączam swoje. Pierwszą kamerkę. Ej, pierwsza kamerka mi działa. Widzę cię, nie leć w tamtą stronę. Gdzie? Ale... W tamtą, w którą? Tak, o, ja cię widzę, dzień dobry. Dobry. Widzisz, jak macham do ciebie kamerą? Którą? No to, bo właśnie patrzę się na tak, ciebie. Tak, tu, to? No. Siema, no. Co tam? Siema, elo. Ale ruszasz tą kamerą, lewo, ja. Prawo. Przełączam. O, teraz widzę cię z innej perspektywy. Ej, bardzo fajne te kamery, zaczynają mi się one podobać. Moje też działają, my też. O, patrzymy sobie na lewo, na prawo, ja na razie nic nie widzę, przełączmy sobie jeszcze na czwóreczkę, z tej strony też nic nie widać, ale to jest super, ja z bazy normalnie nie muszę wychodzić. Przełączam sobie na 6. kamerkę i również mogę w środku zobaczyć, Seba, co się jesteś? Dzieje, zobaczcie. Ja jestem w środku teraz, w środku tutaj w kamerce. W której? W kamerce widzę cię od środka, normalnie w środku widzę, tutaj widz już łóżeczka jakieś postawił. Dobra, nie bawmy się kamerą, tylko dokończmy naszą tajną bazę, bo już dużo czasu nie zostało. Za chwilę dostaniemy survival i oni przyjdą, wtedy będzie problem. Zobaczę, czy w skrzyneczkach już wszystko jest, widzę tutaj broń. Ja miny rozstawię tutaj są jakieś... Okej, mieczyków nam jeszcze brakuje i ten muszę dodać to łuk i mieczyki. Mieczyki weźmy diamentowe, tak, diamentowe będą najlepsze. Do tego damy łuk i jakieś strzały. Strzały wszystkim, Alkowi, mi, o, sobie dla mnie, tam, i widzowi dla mnie najwięcej też trzeba. Daj. Tak, ja tutaj widzowi też rozłożę, żeby wszyscy mieli, zbrójek wystarczy, tutaj złote jabłka dla trzech. Okej, wszystko jest gotowe, tak jak powinno być, tak jest zrobione, także Alek, weź się tam oglądaj, czy ich czasem nie ma, bo ja teraz nic nie widzę chwilowo, bo ja zajmuję się tutaj w skrzynkach, tak, zajmuję się wszystko w skrzynkach, siup. Tu sobie poprzekładałem, wszystko jest elegancko zrobione, tu no bardzo ładnie to wygląda, powiem wam, że całkiem zacnie to wygląda.
dookoła ktoś... i nic nie widzę. Jakaś bossa jest. Ja mam jeszcze takie pytanie, Alek. Kto tak blisko porozkładał te miny koło naszej bazy? Przecież to... jak ktoś w nie depnie, to rozwali widz, naszą to widz, bazę. To widz tak postawił. Widzu, ja ci mówiłem, gdzie jest w ogóle widz? Ej, widz się gdzieś zapodział, go nie ma w środku. Nie chyba wiem, go wywaliło ja. Z Minecrafta. Ech, ja nie, myślałem, on, że... on na naszą bazą lata. A na naszą bazą lata, nie widzę go. A okej, okay, no dobra. A nie, jest to ty jesteś dziwny, bo my do niego tu mówimy, a on nic nie odpowiada. Co ty tyle kamer w ogóle tu porozkładałeś? Ho, ho, ho. No bo ja się swoje dałem. No dobra, okej. Okay. To co, jesteśmy w sumie gotowi, możemy się rozglądać, ja biorę kamerkę i patrzę przez kamery. Patrzymy sobie tutaj w kamerki, włączamy jedynkę i jedynka działa, widzę, nie, czemu wyszedłem? Czekajcie, spójrzcie, to są oni, to są Wardeny, ej, idą już? Ale co ty tu robisz? Wyłaź stamtąd, no ja rzeczy szybko, biorę nam. Poczekajcie, jak wyjść z tej kamery, dobra, wyszedłem. Są tam, faktycznie. Idę do skrzynki, zamykaj drzwi, nie mamy drzwi, ej, survival dostałem, no nie, ale ktoś to czekaj, ja się survivalu nie mam, czekaj, ja ci ten już też dawaj drzwi daję. Drzwi postaw, drzwi, nie, ja tutaj door. Wezmę sobie broń okay, jakieś eleganckie, dobra. Siup, takie chyba coś, kładę, coś. Jezus, położyć się mogę, o, położyłem, dobra. O nie, też survival dostałem. O nie, a zdążyłeś drzwi położyć? Tak, są. A, dobra, no to super, Ancko, ja mam survival, biorę sobie wszystkie rzeczy, ale gdzie sobie, oni tu tam masz łuk, strzały, mamy też bronię, więc weź sobie broń, złote jabłuszka, to się na pewno przyda. W las jakiś, winę w las. Widzę, to ktoś czy ty, bo coś słyszałem. Ja w środku jestem. A, no dobra, okej, okay. No to patrzymy się przez okno na razie, siup, jeszcze ubierzemy sobie hełm. Ubieraj się. Ja już jestem gotowy, mam wszystko przygotowane, możemy do nich iść, także Alek, chodź, idziemy oni na górę już idą i na będziemy nas. Do nich strzelać, widzę ich, idą, dawaj na górę. Na górę. Szybko wchodzimy, a nie, spadłem. Ty po drabinkach wchodzić nie umiesz. Wchodzę do góry, dawaj jakąś strzelam małą broń, ich nawalamy, a macie, ej, to jest jakaś dziwna broń, dobra, ona nie działa, biorę tą i ja strzelam, rewolwer. A macie, padajcie! Padaj! Juhu. Ej, z karabinu, ale szybko, one dobra. W lawę wchodzą, patrz! I bam, ej, ale ich rozwalam, ej, ta lawa działa i mina zaraz wybuchnie, pa, wybuchło! Ale ich rozwala, ej, konkretnie, dawaj, nawalamy ich i jak ich jest dużo, ich jest chyba 500! I kolejna mina wybuchła! Ile Wardenów! Ej, nawalamy kolejnami i już się skończyła w sumie ten broń. Tutaj z lasera bije. Ja ich walę z czegoś grubszego, pana to 3, 2, 1, wow! O, jak walnęło, ty! Elegancko o to chodziło. Dobra, ja ich tutaj smażę. Niech leci i amacie, padajcie, ale ta bomba była kozacka. Ty czekaj, ja po nich pójdę, Alek, bo oni są za daleko, oni czekają, aż my wyjdziemy. Ja po prostu ich wezmę, amacie. Co ty idziesz po nich? Tak, idę po nich normalnie, tutaj, jednego rozwaliłem. Załatwisz tych, co są blisko naszej bazy, zobaczcie. Czekaj. Co, mówisz? Ja załatwię tych, którzy są obok naszej bazy, czekaj. O, dobra, oni dobra, są blisko, dobra, strafnie, ja wpadają ten, w piasek ruchomy. Wszyscy idą za mną, tylko potrzebuję wsparcia. Do bazy ich nie wciągaj, gdzie ty jesteś? No na zewnątrz jestem. Okej, okay, widzę cię, pomogę ci. Zmieczyka ich nawalam, podchodzą dobra, do mnie. Leci. Może być konkretnie? Pa, jak rozwalę ich! Alek, pomocy, gdzie ty ja jesteś? Ja uciekam przed nimi, uciekam! Tutaj jest coraz więcej, nie wiem co się dzieje! A masz! Się pojawia tak nagle, ej! Dawaj, co jest? Nawalamy, oni się pojawiają! Na mnie. Czemu się pojawiają? Jabłko, ile ich jest! Wow! Ej, za dużo strzelam. Ich jest! Ej, jabłek dobra, nie do mam! Do bazy! Ej, czemu jabłek nam nie dałeś? Daj mi jabłka, bo zebrałeś wszystkie! Ja mam tutaj, mam tylko 64, masz w tym przecież, ej, o, nie ma właśnie. Jak nie ma w skrzynkach jest dużo jabłek. Co, to którędy to wejść? No jak którędy wejść, do naszej bazy sam to tworzyłeś. A no faktycznie, te drzwi się nie otwierają, Kto te drzwi tutaj postawił, dobra, zamykaj drzwi, bierzemy, tutaj masz jabłka a faktycznie i są. Bronię potrzebuję, muszę je wymienić, hop, a mi dalej miny tutaj. Wpadają. Dobra, dawaj, musimy ich rozwalić, bo nie ma czasu. Oni zaraz nam wejdą do bazy i będziemy mieli problem. Także bierzemy sobie dobra, jak najwięcej ja rozwalić od góry. Dawaj, chodź, idziemy do góry, siup, ja już mam pistoleciki. Jak ich tak dużo jeszcze lagi mam, one się pojawiają cały czas. Ej, za dużo ich jest! Houston, mamy problem, oni w bomby wchodzą! Dawaj, strzelaj wszystkim, co masz! Dawaj, nawalamy! Ja jest laserowego shotguna strzelam. Dawaj, nawalaj ich ze wszystkiego. Podpalę ich tam, patrz, kosmicznym laserem.
Ej, a czemu ta broń nie strzela? Ej, ale a która? Weź, zobacz. No to jest młotek. To się ściany rozwala. Łopanie, to nie, ja młotek dobra, nie chcę. Dobra, nawalam z takiej broni. Ej, musimy ich w jakieś jedno miejsce i bombę wywalić, wiesz? Ej, to dawaj, rzućmy się na nich. Gdzie jest widzu? Widzu, widzu, my potrzebujemy bomb. Chodź tutaj do widzu, nas, pomóż gdzie nam. Jesteś? Ej, widzu gdzieś się w ogóle zapodział, nie wiadomo gdzie on dobra, jest. Dobra, ja z nimi walczę. Widzu, halo, gdzie jest widzu, widzisz go? Nie, ale walczymy z nimi. No walczymy z nimi, ale nie mamy szansy z takimi nabojami, jakimi mamy. Widzu, chodź tutaj, daj nam bronię, więcej broni, potrzebujemy broni. Ja ich ściągam za sobą, jak się za sobą ściągam do miny. No to dawaj, dawaj, opa, dawaj, dawaj, jedna. I patrz teraz, no wpadnij, wpadnij, dobrze, wybuchło. No dawaj, dawaj, nawalaj. I tutaj kolejne miny, patrz jak to wybucha. O, elegancko, elegancko, ja ich z prądu teraz nawalam, ale naprawdę mi się krytycznie bronie kończą i będziemy mieli problem. Jeżeli widz nie przyjdzie i nie da nam broni, to będziemy mieli dosyć spory problem. Dawaj, dawaj, ja ich z prądu nawalam. O, jest widzu, jest widzu. Oni wpadają w pułapki nasze. Widzu, dawaj bronie. Bronie, raz, dwa, jakieś mocne, wybuchowe. Rakiety najlepiej, rakietnice takie ale, duże. Widzu, nie we mnie. Gdzie jest widzu? Ej, widzu, widzu, dawaj bronie, nie, nie bij sam, dawaj bronie. Raz, dwa. On we mnie strzela. No widzu, co ty robisz? Czekaj, jak załatwiłem tu jednego. Widzu, halo, wychodź stamtąd. Widzu, daj bronię nam. Widzu śpi, nie, no już takiego widza my więcej nie weźmiemy na kanał. Ej, no widzu, widzu. Halo. O, dobra, wyrzucił mi tu jedną broń. Ja chcę armaty, widzu. Widz sobie nie radzi. Ja nie wiem, on tutaj wpada, no nie ogarnia, nie, nie ogarnia, no co poradzi. Ale zanim, uratowałem uszycie, patrz. Ale widzu płonie, o nie, ej. Widzu, co ty robisz? Tak, to my przegramy na pewno, nie, nie widzu, no. Co robisz? Ej. Nie, no już tak my się nie będzie bawić. Kto tu mnie zamurował? Proszę mnie wypuścić. Halo, 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 nie mogę stąd wyjść. Ej, co pomogę się dzieje, ci. Co się dzieje? Pomóc mi, szybko, szybko, szybko. Pomogę ci! Nie nawalaj mnie, oszołomie! To jak mam cię tutaj pomóc? Poczekaj, daj mi wyjść. Hop, hop, dobra, wychodzę powoli i wyszedłem, o, nie wpychaj mnie nigdzie. Ale poczekaj, gdzie jest ten widzu? Przecież widzu miał nam dać bronię. O, tutaj jest. Dobra, dawaj, ja ale nie takie armatnice, większe armatnice. Dałeś mi puste armatnice, sam se zabierz te armatnice. Dawaj i amunicję do tego, amunicji, pełno amunicji do tego mi dawaj, bo inaczej nie wygramy z tym. Dobra, mam pełno amunicji. Gdzie oni są? Ej, za mną! Oni gdzieś zniknęli? Jest tylko jeden? Co jest? Czekaj, no tutaj jeszcze jest jeden. No chyba ich pokonaliśmy, to ty tam za długo gadałeś. Co ty gadasz? Ej, ty ich rozwaliłeś? No, ja cały czas z nimi walczyłem. A, dobra, okej, okay. No to dobijamy ich, niepotrzebna mi ta broń. Najważniejsze, że wygraliśmy, ja padłem w ogóle w jakąś ostatni zostali, trakę. Patrz, tu jeden został. Poczekaj, poczekaj, ja już ich tutaj widzę, już ich nawalam. Kolejni a macie, Stefie, ich nawalam. O, panie, dawaj, ej, tu jest jeszcze jeden. Poleciało. O, tam jest jeden w naszej bazie, trzeba go załatwić, a masz. Ej, on na naszej bazie jest, ty. No widzę właśnie, dobra, nawalam go. Ej, bazę nam rozwaliłem niechcący. Ups. Seba. Co się stało? Dlaczego tak? Seba. No? Co się zrobił? Nie wiem właśnie, samo się zrobiło. Czemu nam bazę rozwaliłeś, Alek? Ja rozwaliłem. A kto rozwalił? Widzowie, wy widzieliście, kto rozwalił? Powiedzcie, możecie napisać w komentarzu. O, bo nasz odcineczek już się będzie kończył. My na szczęście wygraliśmy, chociaż nie wiem jakim cudem, bo ich było naprawdę ogromnie i tak nagle oni ja zniknęli. Sami widzieliście, widzowie, jak to się stało. Ja tutaj dobijam ostatnich, bo tutaj chyba trzech zostało, jeżeli tam widziałem jednego, tutaj jest jeden. Dobijam. Tam jeszcze ich, jest. Aby... Okej, widzowie, więc to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to stawcie łapkę w górę, no bo wbijmy taki rekord. 5000 łapek w górę za to, że no, udało nam się pokonać tak dużo Wardenów, no w sumie w pojedynkę, bo Seba to tam za bardzo się starał nad brońmi, wyborem broni, no ale jeśli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, zostawcie również subskrypcję na moim kanale, wbijamy 100 tysięcy, bo na 100 tysięcy pokazuje twarz, no i wbijajcie na mojego Instagrama, ponieważ tam są zdjęcia właśnie ze mną, może są bez twarzy, ale w masce też może być, więc siema widzowie i widzimy się już jutro, bociki są codziennie, elo!